PEGI 18. You sure you're up for this? Just find out what this will cost us and come back in one piece. I'm in. Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony jak zwykle ja, czyli Mr. Pariba i witam was już w kolejnym odcinku z serii Dying Light. Dzisiaj miał być Damian. Tylko akurat nie miałem wcześniej czasu. A gdy znalazłem czas, dzwonię do Damiana. No siema, nagrywasz? Sorry, jestem u dziadków. No cóż, trudno. Nie to, że mam to za złe. Nie. Ale dobra, pierwsze co, gdzie? Na pewno jestem w wieży, a tak poza tym... Aha, tu. Tutaj od Brekena wychodziłem. Dla mnie wczoraj, dla was przedwczoraj na live'ie, troszkę... nabiłem sobie poziomu. Odkryłem sobie 4 bezpieczne strefy i poszedłem na most. I te bronie, co dostałem od rodaków, one już ich nie ma. Znaczy tam jeszcze jako tako są, ale Rahim? Zniszczone. Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak sobie myślę, jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! Oh fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a. To całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Słuchaj. Na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! No cóż... Tak to już jest. Niby chce się gdzieś wyjechać, ale apokalipsa wszystkie plany rozpiździ. Crane, odbiór.
Tego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Ej, dobrze on robi. Gierę to jest jedno wielkie gówno. Crane? Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. No, tylko że dzisiaj akurat chciałbym porobić misje poboczne. Dobrze cię widzieć, Crane. Ciesz się, że nie widziałeś, co tu się stało. A, ogólnie na dole są jakieś zadania poboczne, to za nie się wezmę. A, bym zapomniał. Przepraszam, że wczoraj nie było live'a. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. Dla mnie nie będzie live'a, bo... Długo nie miałem czasu. Tak, niedziela, bo niedziela, ale... Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. No, byłem trochę zajęty. Teraz jak nagrywam jest 16:50. A no, jest dopiero 6 minuta filmu. A jeszcze muszę się wziąć za lekcję w szkole. No, do szkoły i no... Nie mam jak dzisiaj. Ludzie liczą na twoją pomoc. Proszę, nie przyglądaj się bezczynnie. Zrób coś dla nich. Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dahl ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to, w połączeniu z obecnym stanem rzeczy, sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dahl życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. Dobra. Czyli ogólnie już tutaj zadania mamy. Nie będę dzisiaj robił fabuły. Na razie wezmę to. Cześć, znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret.
Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę, to niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki! No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych. Czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz, może będziesz musiał jej poszukać. A, okej. I od razu czy te drugie zadanie. A, to po prostu ten. Nie, to ja się zajmę z okularami. Na razie. No, to jest jeszcze tam broń, co dostałem, ale już jest na wykończeniu. Ale ona to na hita wali. Kto Crane? Słychać mnie w ogóle? Kto mówi? Tu Tolga. I Fatim. Pracujemy dla pana Tala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To nie uprzejme. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatim. Oddaj mi to radio. Tylko go rozścieczysz, idioto! Zamknij się, bo cię trzasnę! Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię! Specyficznie, pięknie. Dobra, nie, ja na razie się tutaj tym zajmę. Coś... Wszystko się nada. No, wytrychów mam akurat pełno, ale... Zawsze coś. Tak, pośpiesz się. Przez ciebie mamy opóźnienia. Alkohol, o. Dobra, zejdę na dół. Tysiąc jeden potraw z bananów? Mokry z... Mówił o półce. Instrukcje obsługi, proste techniki wyrywania lasek. Wielka księga death metalu. Jak przeżyć na samych falafelach? Nie, ja to wszystko biorę. Dżungla dużych dupesać by jeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla ciepłych kluch. To ta. No i jeszcze okulary. Jak wyglądać dobrze po 40? Zrób to sam. Maska z głowy konia. Jak w 2013. Jak widać, niedokładnie przeszukałem. Albo ja na te nie patrzyłem.
Faktycznie. Orzechy. Gdzie te okulary mogą być? Nie wiem, zejdę jeszcze na dół. A tu coś jest, nic. I tędy wyjdę. Nie, no nie, nie wiem, gdzie może mieć on te okulary. A, tutaj były. Dobra, teraz zajmę się nimi. A jeszcze to mogę dwa razy użyć, tylko to. Przynajmniej już jedno zadanie wykonane. Ała. No tak, ale no też raczej. Ja sobie robię. Pusty. 115. Słabe bronie mieli. Kurle. To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić.
I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Pojebani. Co to było? A, wiosło. Kurle, właśnie mi się przypomniało wiosło z Dead Island. Przez dach powinienem wejść. No i wszedłem. Ała. Kurle, za wcześnie. Auć. Już nie mam granatów. No i pięknie. Dobra. I fajnie, dobra, to już jest otworzone. Gwiazdek, no, nie zbieram, ale sprzeda się. Słuchaj, do tego mogę użyć tej rozwalonej pałki. Aha. Gdzieś tu są? Tu. Ale jeszcze tą skrzynię otworzę. Tu nie ma. A, już. Nie, no ja sobie wszystko tutaj rozwalę. No i następne haki. Będą mieli ich więcej na wszelki. Jeszcze więcej.
Dobra, to jeszcze tu tą skrzynkę, tutaj plastik wezmę tam. I to już chyba wszystko. Nie mogę tędy. Dlaczegoż to? Ale to jest pytanie. Tędy wyjdę chyba. Albo prędzej tędy. Okej. No i tutaj jest dziurwa. To jest co? Zapomnij o zombiakach. Istnieje coś bardziej przerażającego. Żywy koszmar, który jest wśród nas. Uspokój się i powiedz mi, co się dzieje. Jestem Babar Kizil i padłem ofiarą najstraszliwszej pradawnej klątwy. To znaczy Wykentropii. Wyken czego? No Wykentropii. Jestem wilkokłakiem. Widział pan tych martwiaków dookoła? Czy nie jest prawdopodobne, że są tu też inne potwory? Nosyferatu, Numie, wilkokłaki. Dalia, ta wiedźma, mówi, że uleczy mnie łyk mikstury przyrządzonej z czosnku, wilczego dojadu i łyżeczki cynamonu. Niech mi pan pomoże zebrać te rzeczy i doprowadzi mnie w bezpieczne miejsce. Bardzo dobrze zapłacę. Nie no. Nie będę pomagał komuś takiemu, co ma urojenia. Już go nie ma. Ale żebym uciachnął. Dobra. Co to mi przyszło? Mail z Twitcha, jak zwykle. A, następna albo nie, to jest też ta sama. Dobra, chłopaki. Mam dla was haki. Niesamowite! Nie doceniliśmy go. Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Dobra, teraz... Wonne zioła. Mieszkamy w mieście, którego większość składa się na uliczach, do tego nie można przywieźć. Chcę coś... kadzidła. Mamy żywicę, makko i wągiel, ale potrzebujemy lawendy. Rośnie ona na skałach niedaleko portu. Przynieście tyle, ile zdołacie do Weigara. Dywana jest nagroda, ale ograniczenie smrodu i sobie powinno być dla was nagrodą. A więc tak. Gdzieś w okolicach portu. Bo zgubiłem ten.
Ale tak szczerze... Gdzie jest ten port? A tu. Przyszedłem z ekipą epidemiologiczną. Zespół czwarty. To było dwa dni przed zamknięciem miasta. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, czy ludzie czują się dobrze. No to pukaliśmy do drzwi. Czasem było słychać głos, który brzmiał normalnie. A po wejściu okazywało się, że to przemieniec. Szalony i wściekły. Ale został mu jeszcze taki głos, by mógł robić ludzi w konia. Czasem było ich kilku. Kombinezony są dość mocne. Są z PCW, wzmocnionego podwójną warstwą poliwęglanów. Myśleliśmy, że nic nam nie grozi. Ale okazało się, że gryzonie potrafią to przegryźć na wylot. Czasami widzę kolegów z oddziału kuśtykających po mieście. Cholernie mnie to przygnębia. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Wszyscy są gryzoniami. Ale nie mogą gryźć, zabrakło im rozumu, by zdjąć maski. Mówię ci, robi się tu coraz dziwniej. A to są chyba ci z... z tą butlą gazu na plecach. Aha, okej. Tamten wyglądał na świeżego. Nie będę już przeszukiwał. Jedyne co mogę ja tutaj zrobić, to jest słaby to. Tu jeszcze jest i Sasak. Tego już się nie da. Biera, sierp, ich dwururka. Sasak, saperka. Jeszcze to ich nie... W sumie niepotrzebnie rozebrałem, bo wartość ma spokojnie. Dajcie się do mnie. Dobra. Nie miało wszystko, że... Coś było warte 20 albo 2000, nie wiem. Dobra. No raczej 2. Tylko mi się pomyliło. A ja sprzedam jedną tą. Czy mogę ją jeszcze odkupić?
Nie. Ale w zamian, czy mogę coś tu? No, no nie. Na pieniędzy w noże nie chcę wydawać. Łuk, nie. Stolet, nie. Aj, dobra. A i sobie od razu mogę ten. A, i sobie go od razu ulepszę. Noż ty! Dobra. Teraz tak to wygląda. Aha! Tu jeszcze jest taka piła. No, no, no. Ta ile ona zadaje? 165. No, nieźle. No, no, no. Ten jak oberwał. Kurde. Taka broń na dwa hity? Co to tam było? Chyba śmietnik. No. Dobra. Kabum! Ale ja sobie tędy już przepłynę to. To Teges. Dobra, wiecie co? Bo ja ogólnie siedzę na Discordzie, już jeden kolega tutaj do mnie próbował wbić, a niech sobie mi przeszkadzał. A dobra. To ja tylko na szybko, chociaż nie, dobra, miałem robić cięcie, ale... Tu Teges. Jeszcze tylko OBS-a na wierzch dam, żeby nie był pod nim OBS. No. Dobra.
Ogólnie tutaj też jest jedna bezpiecznych. I tutaj poszukam tej lawendy. No i już kolega siedzi i czeka na mnie. Dobra, czas na kolejne poszukiwania. Dobra, już wiem jak wygląda lawenda. Ciężko ją trochę znaleźć. Ogólnie nie muszę się tylko po tej wysepce kręcić. Bo jeszcze są tam wysepki. Nie, tam. Tak, bo tutaj już jest granica mapy. Zresztą jak widać, tutaj już jest płot poprowadzony. Jest drugi krzaczek lawendy. Trzeci. A jeszcze dwa. No i już wszystko mam. Ogólnie. Mi się wydawało, czy nie było tej kładki? Auć. Ała. Nie, ja się zaraz muszę uleczyć. Niech mi tylko troszkę AP wzrośnie. Ała. Co tak słabo idzie? Kurde, czego nawala nie idzie go położyć?
Ech. Tutaj zginęli już. Posłuchaj, że tak po prostu przebiegnę, nic ci nie będę robił. To słaby jest ten tasak. No, albo się już przyzwyczaiłem do zabijania zombiaków na hita. Paszą te won! Umarła kuty. Terrorami przejdę i tamtędy. Dobra, już nie będę tam się z nimi bił, skoro już tutaj jestem. Łatwo poszło. Tych nie mogę, szkoda. I do tego znalazłeś książkę? Świetnie! Dobry Boże, ależ te okulary brudne. Coś ty z nimi robił? Nieważne. To bez znaczenia. Proszę, weź przyjmij to za fatygę. $1000. Lawenda. Ach, czuję ten zapach. Dzięki temu naprawdę podniesie się nasz komfort życia. Nie tak bardzo jak przez wybicie tych wszystkich zombiaków, ale zawsze coś. O, wydaje, takim oto sposobem wpadło następne $2000. Tutaj ten coś chyba dla nas ma. Crane, człowiek, który przywrócił światło. Weź to. Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzony dzień. Mogę w czymś pomóc? Tak, ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko, powie. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Okay. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła na te 10-kilowatowe lampy UV.
potęga. Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach Mostu Niesławy. Na moście? Moment, masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak, największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało, to była katastrofa, a potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. Halo? A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak, ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Nie działają. No i jedyny sposób... Masz mikrofon? ...stwierdzić, które działają, to zbierać je, kiedy świecą. Kolejny nocny bieg. Droga tam nie będzie zbyt trudna. Ale po zabraniu żarówek... Będziesz na ciemnym moście i z mnóstwem problemów. Tak. Ej, wiesz co? Może Brecken ma tu trochę racji. Zapomnij o tym, co mówiłem. Chociaż kurde, szkoda. Dobra. Ma jakąś nagrodę. Aha. Bezimienny, masz mikrofon? Ale powiem ci jedno. Chodzisz do kiepskiej makijażystki. Tylko trzy kreski na mordzie. To znaczy... Ja na razie robię misje poboczne. Co tam? Znasz Jafara, prawda? Tego od warsztatu. Podobno potrzebuje dobrego biegacza. Po co? Nie chciał powiedzieć przez radio, ale to chyba coś ważnego. No dobra. Wiem, tylko... No ja mam mikrofon i go używam. Tutaj on jest. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Dobra. Ups. Dobra. Tutaj co jest? Aha. Niewiele brakowało. Dobra. Kurle, gdybym miał kotwiczkę. Thank you.
Dobra. Ciągle mnie biją, kuźwa. Kurle! Mógłbyś mi pomóc? Albo czekaj, nie. Mam lepszy pomysł. Albo i nie. Kurde, wczoraj mi się tutaj udało wejść. Tylko z góry spadłem, w sensie... Ci, co byli na live'ie, to wiedzą. Teraz te. A, dobra. Myślałem, że stąd też się da, ale... Wczoraj tutaj byłem. Cały tutaj zwróciłem. Ja tam już byłem dwa razy na tym profilu. O kuźwa. Skąd one się tutaj wzięły? Kurwa!
A. No ale przynajmniej tutaj mnie wywaliło. To bezpiecznej nie. A ty już masz te? To wszystko. Bezimienny. Ty już masz te żarówki. No i chuj. Na dole już są. Kurle. No dobra. Ale co do inwazji zombie, to ja akurat sobie wyłączę. Bo mimo wszystko to bym wolał zrobić ze znajomymi. Która godzina 2 nagrania. Noc przetrwana. Wczoraj na lewie tak się męczyła, tutaj jest jedna linka, no. Ale w sumie dziękuję temu bezimiennemu. Bo w sumie dzięki niemu mam te żarówki. Dobra, pójdę na łatwiznę.
Dawaj, dziadu. Coś ty do mnie powiedział? Dobra. Ale ten jak się wystraszył, gdy wyjąłem pistolet. Nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak ciemne strefy. Tutaj pewnie będą kosztowności. A, kawa jest kosztownością. Już jesteśmy w wieży. Do Teges. Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej. Czegoś szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale jak? Nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. No. Dobra. Czy są jeszcze gdzieś tutaj zadania poboczne? Jestem Śród, strażnik wieży. Dorobiłeś się niemałej sławy jako biegacz. Czym mogę służyć? Uczę rekrutów straży technik walki z gryzoniami. Jak wiesz, większość ludzi nie ma doświadczenia w walce z przeciwnikami, którzy nie dbają o własne bezpieczeństwo. Nauka może być bolesna. Pomyślałem więc sobie, że poproszę cię o demonstrację. Nagram ją na kamerę, a potem będę to puszczać biegaczom, zwiadowcom i strażnikom. Każdemu, kto chce być bezpieczny. Bardzo byś nam wszystkim pomógł i na pewno ocaliłbyś kilka żyć. To jak, dasz się namówić? Nie, no i... No ale to... Po
Podoba mi się ten pomysł. Chętnie pomogę. Przyjmij. Kurle. Ci nie wstaną. A na górze są. Ale dobra, puka jest. Cóż, Crane, powiem szczerze, że nie do końca tego oczekiwałem. Mamy pomóc ludziom przetrwać. Może powinieneś usiąść i trochę odpocząć czy coś? Podoba mi się ten pomysł. Chętnie pomogę. Nie, no tylko trzech mi brakło. Bo najpierw się zajmę tymi, co są na moście. Albo nie. Dobra, to nie, najpierw spadnę, zabiję ją, czy tamtego, no. Cóż, Crane, powiem szczerze, że nie do końca tego oczekiwałem. Mamy pomóc ludziom przetrwać. Może powinieneś usiąść i trochę odpocząć, czy coś? Podoba mi się ten pomysł. Chętnie pomogę. A, dobra, nie mogę teges. Dobra, tutaj już wszyscy. Szkule. Gdzieś jest jeszcze jeden. Cóż, Crane, już kurle, co to no? Nie do końca tego oczekiwałem. Mamy pomóc ludziom przetrwać.
Może powinienem. Ale sami widzieliście, że ja, już faktycznie wszystkich zabiłem, no. Tylko jeden się ukrył. Dobra, zrobię jeszcze tylko... Co, obiad? Zaraz przyjdę. No, dobra, okazało się, no jak słyszeliście, obiad jest. To, że jestem głodny. Przydałoby się już kończyć. A więc tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zapraszam również na następne odcinki, jak i z tej, jak i z innych serii. Oraz na live'y, które zazwyczaj są co weekend. A więc, trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Pa, pa. Już czuję ten rozsuł normalnie.